Łubowiec. Nieostatnie pożegnanie. 3 listopada 2021. Jak się wszyscy zdążyli zorientować, miasto Jaworzno robi wszystko, aby spaść w zielonym rankingu tak nisko, jak tylko jest to możliwe. 1 i 0 to za mało. Trzeba ująć coś jeszcze. Między innymi padło na niewielki spłachetek lasu w Dąbrowie Narodowej Łubowcu. Właśnie ogłoszono konsultacje społeczne. Niestety, w międzyczasie niejako cichaczem pozyskano ten teren od Lasów Państwowych oraz sporządzono dokument zatytułowany Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Dąbrowa Narodowa 3 w Jaworznie. Teren ten był penetrowany przeze mnie wiele razy i wszystko to, co tutaj zauważyłem, opublikowałem w internecie. Moje dane, jak zdążyłem zauważyć, zapoznając się z tym dokumentem, nie zostały uwzględnione. W dokumencie nie pojawiły się także daty informujące o tym, w których dniach autorka odwiedzała podmiotowy obszar. Osobiście, wykonując dla różnych stron tego rodzaju dokumenty, zawsze podaję stosowne daty, co podnosi wiarygodność takowego. Sporządzam także obfitą dokumentację fotograficzną. 3 listopada postanowiłem osobiście sprawdzić, co jeszcze teraz można zobaczyć. Zaczynamy od przystanku autobusowego. W raporcie został on zauważony, ale nie został jako gatunek obcego pochodzenia wymieniony dla tego obszaru rosnący tutaj rdestowiec ostrokończysty, któremu towarzyszy pokrzywa zwyczajna. A przecież to nie igła w stogu siana, a takową może być siewka cisu pospolitego, którą tutaj znalazłem. To chronione drzewo trafiło tutaj zapewne z sprawą ptaków, które przeniosły jego nasiona. Autorka wymienia wiele gatunków drzew tworzących ten las. Niestety, nie zauważyła klonu zwyczajnego. Nie zauważyła drzewiastych form czeremchy amerykańskiej. Zauważyła tylko ich krzewiaste postacie. Jednakże największym moim zdaniem niedopatrzeniem jest brak w wykazie drzew wiązu szypułkowego, na którego drzewa można się natknąć nader łatwo. To i owo zostało wymienione. Oto robinia akacjowa. Oto klon jawor. Jego jest tutaj bardzo dużo. Lokalnie tworzy łany siewek. W lesie trafiają się jeszcze okazałe topole holenderskie. A teraz spójrzmy po prostu pod nogi. Ściółka to bardzo ważne źródło informacji o lokalnym drzewostanie. W wielu partiach lasu dominuje brzoza brodawkowata. Na jednym z drzew tego gatunku natrafiłem na hubę, błyskoporka podkorowego, która jest lekiem na raka. Z drzew obcego pochodzenia najważniejszy jest dąb czerwony. Jest go tutaj mnóstwo. Sporadycznie pojawiają się sosny zwyczajne.
z drzew owocowych mamy tutaj gruszę domową. Jeszcze zielonym akcentem jest ligustr pospolity. Rzadkim gatunkiem drzewa jest dąb przypółkowy. Oto jedna z dróg przecinających środek tego przeznaczonego do zniknięcia drzewostanu. Czas na barwny akcent. Oto owocująca trzmielina zwyczajna. Zobaczymy ją przy ulicy Katowickiej. Oto jedno z tutejszych niewielkich zagłębień. Tutaj zobaczymy paproć, nerecznicę samczą oraz chroniony mech, drabik drzewkowaty. Krótkim przerywnikiem jest kolorowa huba. To wrośniak różnobarwny. Oto kolejne rośliny obcego pochodzenia. To amerykańskie na włocie oraz amerykańskie przymiotno-białe. W lesie nader łatwo o buchtowiska dzików. Tak to wygląda na północnym wierzchołku skazanego na zagładę trójkąta. A teraz jeszcze jeden wiąz szypułkowy z omszałymi korzeniami. Teraz coś tak a propos ogłoszonych konsultacji społecznych, czyli zwykła lipa. Powiem krótko, będzie mi brakowało tego lasu.